Witajcie serdecznie. Paraguay Live się kłania z Wyszek. Witamy Was i pozdrawiamy jak zwykle z Paraguay. Sporo osób pyta nam się, jak Wy mieszkacie, czy powiedzmy sobie, jak do Was przyjedziemy, gdzie możemy mieszkać. Dlatego postanowiłem w tym odcinku skupić się właśnie na możliwościach noclegu u nas przy naszym domu. To jest ta część, z której też oczywiście goście mogą korzystać, ale przede wszystkim chcemy pokazać część gościnną, to znaczy pokoje i część grillu. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam serdecznie, zostańcie z nami. Cześć! Co widzicie, tutaj idziemy akurat... Oplalala! Przechodzimy do części gościnnej, tak? Tutaj jest część właśnie gościnna i tutaj akurat weszliśmy, to jest część grillowa, że tak powiem. To znaczy, o, może przejdźmy tutaj kawałek dalej. No, tak to wygląda. Tu z tej strony zaraz przejdziemy, są pokoje. Po lewej stronie. I tutaj jest spory stół, jak widzicie. Możemy jeszcze przejść. O, tu jest jeszcze sojuki, które właśnie z Niemiec przywieźliśmy. To jest część grillowa. O, tutaj mamy taki spory grill. Zaraz otworzę i pokażę. O, tu jest lewo zmywak. O, i tak to w części gościnnej wygląda. I tutaj jesteśmy właśnie znowu przy dużym grylu. Część przed pokojami. Są okiennice. Moskiteros, czyli tak zwane siatki tutaj na oknach. O, widzicie, żeby po prostu komary nieprzyjemne nie wchodziły. I tu może teraz przejdziemy do jednego z pokoi. O, to zapraszam. Czekajcie, tylko buty muszę zdjąć, bo zaraz Gosia będzie krzyczeć. O, także mamy tutaj w takim rustykalnym stylu zrobione te pokoje. Z klimatyzacją, jak widać. Z wentylatorem. Tynki też takie rustykalne. Tu mamy w tym pokoju dwa pojedyncze łóżka, które można również złożyć razem lub powiedzmy dla dwóch osobnych osób. Tu jest wyjście. Tu jeszcze jest. Trochę będzie ciemniej, ale widać. Stolik przy oknie. Oraz szafa. Oczywiście jest jeszcze osobna łazienka. Drugi pokój, widzicie, to jest utrzymany w podobnym stylu, też rustykalnym, z tym, że akurat goście wyszli, więc nie jest jeszcze posprzątane. Ale tutaj mamy łóżko, że tak powiem, małżeńskie, gdzie oczywiście nie sprawdzamy, czy faktycznie ktoś jest małżeństwem, czy nie. Także o, większe takie łóżko. Oczywiście również z klimatyzacją oraz
z wentylatora. I podobnie jak w poprzednim pokoju, tutaj też mamy to wyłożone przy ścianach, jak widać. Takie narożniki wyłożone kamieniami, szafa, stolik oczywiście też. Widok z okna zielony. A to jeszcze jako ciekawostka, widzicie, też w tę stronę gościnną, jak wchodzą mango. Warto zwrócić uwagę, ile owoców jest. Nawet nie chcę przycinać, bo widać, że wchodzi mango na drogę. No ale powiedzcie sami, jak czy można usunąć o takie mango no z drogi? No to trzeba powiedzmy obejść. O. Tu mam jeszcze taki piec do picy, do mięsa. I tutaj goście mają swoje osobne wyjście. O, jak ptaszek pokazał. I tak to u nas się prezentuje. Gosia akurat pojechała. Także tu jeszcze mamy malinki przy wejściu. Na zewnątrz jest miejsce do samochodu. I mamy około 50-60 metrów, tam właśnie, z tamtej strony, tu gdzie ta droga prowadzi, jest wyjazd do miasta Piribebuj. Także sądzę, że się podobało. Jak macie pytania dodatkowe, kwestia cen, dodatkowych kosztów, oczywiście pytajcie się. A więc tym apetycznym akcentem, jak widzicie, wprawdzie jeszcze nie dojrzały, kończę dzisiejszy odcinek. Zapraszam serdecznie na następne odcinki. Subskrybujcie kanał, jeżeli Wam się podobało, kciuki na górę i wszelkiego rodzaju pytania najlepiej zadawajcie bezpośrednio pod wideo. Korzystajcie z komentarzy. Ja w razie możliwości, czy oczywiście będę starał się odpowiedzieć osobiście na wszystkie zadawane pytania. Dobra, dziękuję serdecznie. Zapraszam do nas, do Piribebuj, Granja Pit Polako, Paragwaj, noclegi. Dzięki Wam.